Dzień dobry. Może się pan przedstawi? Gabryś Ryszard. Kiedy pan się zajmuje modelami? Ja się zajmowałem modelami od lat szkolnych, szkoły podstawowej. Pierwsza modelarnia była na ulicy Asnyka na osiedlu w piwnicach. Tam chodziłem jeszcze do szkoły i zacząłem te modele robić, najpierw z kartonu, z papieru, a potem dopiero zacząłem to kleić z listewek. Tak, na czym polegała pańska pierwsza praca? Pierwsza praca polegała na kolorze, no nawet finanse z małego modelarza i składanie zgodnie z numerkami całego modelu. To były pierwsze moje kroki do modelarstwa. I się mi to spodobało, bo to taka fajna praca, to uczyła, bawiła i dawała duże pomysły przy tym. Proszę powiedzieć, jak się wykonuje takie modele samolotu? Takie modele się kupuje w sklepie modelarskim albo w kiosku ruchu mały modelarz. Zależy jaki tam jest model. Trzeba to jest taka książeczka z kartonami gotowymi, rozłożonymi modelami. Trzeba tam wziąć, przeczytać instrukcję, bo jest w instrukcji napisane wszystkie numery, jakie istnieją w danym kartonie, w danym modelu i trzeba za koleją dobrze to przeczytać, zrozumieć o co tam chodzi i zacząć nożyczki w rękę wziąć i wycinać numerki odpowiednie w kartonie i tak, i potem to trzeba te numerki wyciąć, to już są elementy modelu, na karton czy się kładzie, klei się to z kartonem, następnie się obcina obrys całego kartonu z tym całym naklejeniem i się składa numerek do numerka i potem z tego właśnie powstaje numer za numerem, na przykład od jednego tam do 100, co trzeba wszystko ułożyć harmonogramicznie tak jak pisze. I wtedy powstaje cały model, a nie wycinać na pamięć. Dobrze, proszę położyć ten model i pokazać nam inne. I co to są za samoloty tutaj? Które to, to jest samolot myśliwski niemiecki. Tam on służył w czasie II wojny światowej, był już. Tak. Na polskim niebie latał. No był to w Niemczech zbudowany ten samolot. A ten duży tutaj? Ten samolot duży, to jest legenda z naszego samolotu, bo to jest nasz mielecki wyrób. AN-2, najsłynniejszy samolot, piękny w eksploatacji i do wszystkiego przydatny. Jak długo się robi taki? Taki samolot to można robić tydzień, można robić i pół roku, bo to jest naprawdę trzeba dokładnej roboty, bo to nie jest, wziąć, narysować i wyciąć już. To wymaga naprawdę dużej precyzji i cierpliwości przede wszystkim. Tak zwaną terapię zajęciową trzeba tutaj włożyć w to i serce trzeba złożyć serce, żeby zrobić samolot. A jak pan ten model długo składał? A ja dzisiaj to ja już nie pamiętam, bo to się długimi wieczorami składało. A tutaj jeszcze mamy inne. Tutaj mamy naszego mieleckiego dromadera M18. To jest samolot typowo rolniczy, który służy do oprysków pól i do nawadniania pól nawozem. Tak. Używają go w agro, lotnictwie i do gaszenia pożarów. Jedyny samolot taki tylko udany jest. A tutaj są takie samoloty jakby z klocków Lego? To są z klocki kupowane, klocki Lego. To już Marcin, ten syn mój się wdrożył akurat nie w tą robotę i on to kupował w kiosku w kawałkach, żeśmy to według instrukcji, żeśmy to składali. To mam wiele jeszcze takich samolotów, samochodów, także to. A tutaj widzę, że pan jeszcze hangary też. To hangary to są, to jest makieta hangara, prawdziwego hangara. Ten hangar to jest wojskowy hangar, taki jak były pierwsze hangary wojskowe zrobione. I taki hangar w Mielcu stał, tak? Taki hangar był w Mielcu. I tutaj jest drugi. To są to już takie inne hangary, to już takie no. Tak, tutaj widać, że pan także tutaj wykonuje takie duże modele. Może pan powie coś o tym? To jest model, tajemnica. To jest makieta
naszego mieleckiego M2, który w Mielcu zrobili tylko 3 sztuki. Jedna sztuka tego modelu znajduje się w naszym Radomyślu Wielkim na rynku, jako pomnik stoi. Drugą wzięli na samolot, drugi wzięli na próby statyczne, a trzeci gdzieś w Mielca znikł, nikt nie wiadomo, gdzie ten się samolot znajduje, bo jest taki sam zrobiony M4. To jest w muzeum w Krakowie Rotniczym. Mhm. Tutaj jeszcze pan nie skończył. Co tutaj jeszcze panu brakuje? To jeszcze mi brakuje dokończyć stateczniki, dorobić kabinet, zrobić mu koła, powkładać i uprzyrządowanie, bo już mam, montować silnik, wyhamować wcześniej silnik i zrobić wtedy próbę. To tutaj z czego on jest wykonany? On jest wykonany z balsy i z listewek lipowych i topolowych. Tak, ale to będzie to model taki statyczny. Czy to jest model statyczny, to jest model inaczej redukcyjny. Mhm. W skali 1 do 5 od oryginalnego. W roku 58 pan Gołębiowski po raz pierwszy wzbił się nad Mielec tym samolotem pierwszym, potem drugi raz był w sierpniu drugim samolotem, a trzeci to nie wiem. I na przyszły rok będzie 55. rocznica tego właśnie samolotu i chciałbym to się postarać, żeby to szybko zrobić, ale to strasznie żmudna robota. I tu widzę, że ma pan plany, może pan podejdzie tutaj otworzyć. To jest cała dokumentacja. No właśnie. Tego samolotu. Tak. I to robię wszystko pod okiem naszego sławnego człowiek encyklopedia, już go nazywam, pan Zygmunt Osak, były pilot i modelarz. O, tu jest modelarz, a tutaj mam. Tutaj mam plany w skali 1 do 5. Wszystkie. I to są te plany z modelarza, tak? Tak, nie z modelarza. To nie są plany z modelarza, to są plany robione z fotografii, ze zdjęcia z pomnika z Radomyślu. Pierw były robione zdjęcia, potem od zdjęcia były odmierzane, były to wszystko robione. Czyli to jest ta dokumentacja jest wykonana od nowa jakby. Tak, była robiona od nowa dokumentacja. A tej dokumentacji oryginalnej w Mielcu nie ma. Nikt nie ma tej oryginalnej. Dobrze, może pan to złoży tą dokumentację, bo tu mamy jeszcze inny duży model samolotu. Też jest duży model. To jest samolot taki szkolno-treningowy, to już kupiony, gotowy samolot. Mm-hmm. To jest Marcin, na nim trenuje. Tak, zawsze jest duży trening, się odbywa, jak są jakieś już zawody pucharowe. To jest latający samolot? Latający samolot na uwięzi, o. Czyli on ma silnik, na co jest? Tigera ma silnik. Tak. I dużo już razy ten samolot latał? O, już paręnaście razy w powietrzu był. Mm-hmm. I jeszcze pan, widzę, ma taki model szybowca. Tak, proszę się przedstawić może. Dzień dobry, nazywam się Marcin Gawryś. Tak, i pan. Moje hobby to modelarstwo. Mhm. I pan jest tutaj złożył ten model, tak? Tak, wspólnie z tatą. Mhm. Ten model ma już ze sobą Puchar Polski, Puchar Europy. Mhm. No właśnie, proszę powiedzieć coś o udziale w zawodach i o sukcesach. W tych zawodach, w jakich pan zawodach brał udział? W ogólnopolski, przykładowo Dęblin, Krosno, pod Krakowem. Dosłownie w całej Polsce, gdzie była po prostu możliwość dojazdu, gdzie była możliwość transportu, albo jakbym się z kimś zabrał, albo jakoś transport, jakimkolwiek rzeczą, przykładowo autobus, pociąg. Jakie pan odnosił sukcesy? Jakie pan zdobywał miejsca w tych zawodach? No. Mam jeden puchar z Turcji, co byliśmy na wymianie polsko-turecką. Tam pojechało nas 10 osób, poleciało nas na wymianę. Tam byłem tydzień i mam puchar marmurowy, wykonany praktycznie z marmuru. Mam też puchar, co byłem w Krakowie 2 lata temu, na uwięzi, coś takiego jak ten niebieski. Tak. I? W szybowcach ten akurat jest tak zwany duży, czyli
1, 2, bo jest A, tak zwana A1, i latałem, znaczy się ten samolot jest jak szybowiec, tylko jak normalny za wyciągarką. Nasza wyciągarka, nasza to jest po prostu bieganie, jak się ma samolot nad głową, to się szczep wypuszcza. Temu modelowi można zaczepić ląd i mikrowyłącznik, który jest też stosowany przez wielu modelarzy. Dużo modelarzy też ma tak zwany ląd. Wpina go się pod tylny statecznik i później on, jak czas się skończy, jak ląd się wypali, to tak lata w kółko o ten sposób. Mm-hmm. Tak opada na ziemię. Mm-hmm. I ten model w jakich zawodach brał udział? W Gliwicach. No i zdobył jakieś miejsce? Niestety brakło mi punktów. Aha. Przy tym konkretnie modelu, tak? My mamy akurat na wyposażeniu dwa. Z tego względu przykładowo, jak jeden się zepsuje, ewentualnie jest większa usterka, a nie ma czasu, to składa się następny i się leci. Mhm. Wszystkie samoloty są wyważone, wypieszczone, to jest ewentualne do każdego innego modelarza. To zależy, jaki kadłub ma, jakie ma przedłużenie kadłubu i tak dalej. Bo to są szybowce dynamiczne, to znaczy, że mogą zrobić świstem, zejście i później odbija się jak sprężynka. Przykładowo leci tak, będzie tak i tak. Tak i tak. Więc robi jak sprężynka. I pomaga pan tacie przy tym samolocie? Czy sam tata go robi? Przy M2 pomagam jak mogę, ale wiadomo, ja mam pracę, szkołę i kiedy mogę, w wolnym czasie dubię z tatą. Duże zadowolenie przynosi taka praca modelarska? Jest mozolna praca, ale jak się zrobi gotowe, czesze oko. Dobrze, dziękuję bardzo.